No, dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie co? Już chciałam iść na ogród, bo jutro biorą... O! Przeciąg. Bo jutro biorą bio. Już chciałam w moich... moich lacięcjach iść nowych. No. A tu stoją moje buty ogrodowe. Ale wieje wam powiem, ale jest cieplutko. Przyjemnie, fajnie. A tu stoją ufiflane. Patrzcie. Bo ja nic nie widzę. Moje ogrodowe gumioki. Tylko oczywiście ja ich nie używam, nie? Idę je wymyć. Cholera jasna, bo patrzcie. Tu już nowe życie powstaje. Idę je przemyć. Trzy minutki przeschną. No, już nie będę w kapciach chodzić. Boże święty. No tu ciemnica. Pod prysznic zapraszam. To światło to nam wiele nie dało. Ja się, wiecie, tak uszykowałam na ogród, ale mnie wywiało. No, żeby nie było, że ja nie mam butów na ogród. Żeby nie było, mam. I one nawet miały taką wkładkę, ja nie wiem, gdzie je kupiłam. Biedrze? Nie wiem. Już dawno je kupiłam. Można powiedzieć, że są nowe, nieużywane. Jeszcze miał taką wkładkę materiałową, wiecie. Ale jak ja ubrałam pierwsze dwa razy, to... wiecie, noga mi się tam pociła, tak świetnie. No, i ją od razu wywaliłam, nie? No, żeby nie było. A kobita w kapciach nowych... Jezu, kibel rozwali. W zającach już, już tam... szłam. No to sobie je przemyję. Teraz pójdziemy na ogród. Żeby nie było, żeby nie było. Stoją na wejściu. Na wejściu, na wejściu. No. A to widzita. Czy to człowiek nie spełnia rozumu? No. Nowy ciapek. Jeszcze jeden. Rajsko się pierze. Bo na jutro coś deszcza zapowiadali. Oczywiście, jak chciałam stawić pranie, to coś mówię, mało prania. No, ale jak zaczęłam szukać, to mam trzy pralki. O Boże, jeszcze. Dobra. No. Będziemy je wystawić. No zobaczcie. Zobaczcie. Są kapciuki. Idę je postawić na zewnątrz na chwilę, żeby się osuszyły i lecimy na ogród.
Idziemy. Przebieram buty, żeby nie było. Matko. Ale żeby nie ten, to mi się nie chce. Nie chce mi się. Kurde. Zamontuję was. W patiku. Tu już śmietnik stoi. Wiecie, bo ja tak nie wrzucam od razu bezpośrednio, jak wyrywam, tylko... O. Tylko rzucam, żeby przeschło najpierw. Tak. Ale widzę, że tu chyba większość do wyrwania, bo... Od razu wam powiem, jak smakowały te ukraińskie specjały. No, to powiem wprost, że... No. Oprócz słonecznika, jakoś was postawię tu, oprócz słonecznika, który był no dobry, no tam nie urwało, nie? Wiecie, był taki niby solony, ale był tak mało słony, ale był dobry, bo był fajnie uprażony i te ziarna były wszystkie duże, fajne. Fajnie się go jadło. To reszta taka mortadela bez smaku. Nasza, jak się kupuje, to jest taka w smaku jakby bardziej taka tłusta, taka rozpływająca się w buzi. A tamta była taka bardziej zwarta. Twardsza. Wydawałoby się mniej tłusta, ale no tektura, po prostu tektura. Dla mnie zero przypraw. Nie wiem. Takie jakieś bez smaku. Sok mi nie smakował. Mężowi smakował. Hol z tego w ogóle jest, bo źle zaczęłam. Tam chyba 9 dni temu było, jak on to wszystko kupił, to sobie poszukajcie tam wstecz. Sok wypił, mówił, że dobry, dla mnie był zbyt zawiesisty, taki wiecie, coś a la kubuś, ale taki gęsty, z miąższem i w ogóle, bo ja za takimi nie przypadam, więc mi nie przypadł do gustu, a ta ryba... Ta ryba tragedia. Tak się parę dni... Ja sobie tu będę od razu dziubać. No ta... Ryba trochę czeka parę dni, aż się za nią wzięliśmy. Ale... Po skubnięciu takiego, wiecie, kęsa... Nie umiałam tego nawet przegryźć. Smakowało jak coś popsutego po prostu, no. Więc nie nasze smaki. W ogóle nam to nie podpadło. Nie podpadło. Podpadło nam. Nie przypadło do gustu w sensie, no. Więc może jakieś inne rzeczy oni mają w nasz smak. Bo to nie był nasz smak, nie. O, pomidorka. Pomidorka z krzaczka. W tym roku ten ogród to nie wyszedł. Ani ogród, ani kwiaty. Tam jakieś pojedyncze tylko rzeczy się udały. Skóra twarda. Tutaj dzieje ten szpinak, dosiałam to. O. Tylko tyle urosło. Więc mówię. Nie nasze smaki, nie wyszło. No, ale człowiek spróbował i chociaż wie.
świecie. Tak, to ja tu zbieram. Idę pod prysznic. I idę pod prysznic, bo muszę łeba umyć. No więc ryba została wyrzucona, ryba. Gdzie tu jeszcze chciałam wyrwać. Są jakieś psy szczekają. Ja tu sobie pozbieram, co mam pozbierać. Niech to jutro zabierają w chorerę. Winogron nie zebrany. Jakieś tam pojedyncze były zjedzone, ale jeszcze mam do zebrania buraczki. To na dniach zrobię. Coś z nich przetworzymy do słoiczków. Trochę. Co jeszcze mam? Marchewkę. To już wszystko w tym winogronie zarosło, więc róża rośnie. I to nie jedna się posadziły. No. Nie wiem, czy te truskawki ja będę hodować. Może jeszcze na przyszły rok zostawię. Bo one się fest rozrosły, wam powiem, bardzo. Nawet nie fest, tylko bardzo fest. Tu jeszcze są moje cebule. Widzicie, psuje mi się to dziadostwo, no. Cebule jakieś pojedyncze, które za bardzo nie urosły. Tutaj niektóre puściły na nowo szczypior. Jeden koper z trzech paczek aż jeden urósł. No mówię wam, lipa w tym roku. A truskawki miałam pokazać. O, a widzicie, że tu truskawki są? O cholera. Patrzcie. O ty w mordę. O ty. Tak, bo ja tu miałam jakieś, które kwitły jeszcze na jesień jeszcze raz. I tam widziałam, czekajcie. Tam widziałam. Właśnie widziałam jakiś czas temu, że kwiaty były, no. Teraz mi się przypomnę. O! Widzicie, kwitną. Tylko nie wszystkie, bo ja przesadzając to ja nie widziałam, które są które. No tu były dwa czy trzy rodzaje ich. Jakieś pojedyncze chwasty. Gdzie ja w ogóle nie pieliłam. O, ale ten krzaczek kwitnie, zobaczcie. O cholera, przepraszam, że to tak opada, ale... Muszę zobaczyć, co to się z tym dzieje. O, patrzcie, normalnie. Normalnie truskawki jeszcze rosną. A mamy po połowie września. Więc. Więc wam powiem. No, tylko tyle dobre, że nie było zielska. W sumie wcale. Bo ja tu może wyrwałam raz czy dwa w tych moich skrzyniach jakieś takie pojedyncze i w ogóle nie plewiłam tego. No coś tam wyrosło jednak. Się muszę przyjrzeć tym truskawkom, wiecie? Znowu zmieniłam temat, no bo tu strasznie dużo powypuszczały zewsząd nowych tych, jak to, flanców, tak? Flance. No. Więc
Tak to wygląda. Tu mam w sumie ogarnięte. Z czym muszę ogarnąć te wiadra. Tutaj jakieś kwiaty mi rosną. Tu ja z nasion siałam, nie wiem co to za kwiaty. Ale one nie kwitły. Takie dwie garby. Nie wiem co to jest. Te pomidory chyba powyrywam. Kurde, tak wieje, a ciepło jest jak nie wiem. No i pomału trzeba robić porządki, nie? Na zimę, na zimę. Jeszcze jesieni nie ma już na zimę. O, Krzysiu. Uciekła z domu, żeby nie robić w domu, a tutaj też robota. No, tu jeszcze zostały selery. Powiem wam, że jeszcze takich dużych nie miałam jak w tym roku. Chociaż mi tu też zeżarło. Tam jest taki ładny, duży. Nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Czy ja te pomidory pozrywam i powyrywam te krzaki. Zaraz się zastanowię i zobaczę. No, więc ja się biorę za robotę. Chyba tak będzie dobrze, bo już trzeci raz włączam. Bo w cieniu to jestem czerwona jak burak, tu prześwietla, ale tu chyba lepiej. No, bo już wyszłam spod showera. Śmietnik dopełniłam do pełności. Więc zaraz będzie wystawiony. Tylko jeszcze z domu poszukam, co tu będzie do wyrzucenia, jakieś resztki. Zawsze się coś znajdzie. Więc wyrzucę jeszcze i wystawimy śmietnika, a biorę się za porządki teraz w domu. No, zaraz włosy mi wyschną całkiem, bo już prawie mam suche. Dzisiaj sobie dowaliłam srebrną pukankę. No ale też tylko końce mi chwyciło. Czy tutaj bardziej takie beżowe się zrobiły niż żółte. No nic, będą jakie będą. Przebrałam się, bo byłam na dworze niecałą godzinę, a zmachałam się, jakbym normalnie pół dnia gdzieś pole ora. No. To ja się biorę za domowe porządki. Dzisiaj obiadu nie muszę gotować, bo mamy jeszcze flaki. Będziemy dojadać flaki. Nie wiem, czy dzisiaj, jutro jeszcze styknie nam. Więc, a później będziemy coś myśleć, co gotować, bo dawno nic nie gotowaliśmy. Na ekranie. Więc coś pomyślimy. No i ja się będę z wami już dzisiaj żegnać. Bo co wam będę pokazywać, jak gary myję, no to każdy głupi wie chyba, nie, jak się gary myje, no. Swędzi, zawsze mnie swędzi, nie, tylko włączę nagrywanie, to mnie zaraz swędzi, potem pomyślą, że jakieś ma te różne insekty swędzące, no. To ja się biorę za robotę, moi kochani. Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia, myślę, że jutro. No, to pa.